nie wiem, jak wygląda u Ciebie Twoja sytuacja, jeżeli chodzi o związki. Nie wiem, czy jesteś w związku, byłeś w związku, jesteś po związku, jesteś w trakcie rozwodu. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Nieważne, gdzie teraz startujesz, i tak to, co dla Ciebie przygotowaliśmy, będzie stanowiło wartościową część wiedzy. Dlaczego mówię to z taką pewnością? Ponieważ działam również jako trener relacji damsko-męskich w szkole Perfect Dating już od prawie 7 lat. Miałem przyjemność pracować z wieloma osobami. Udało mi się uratować niejedne małżeństwo. Udało mi się pomóc odzyskiwać byłych partnerów, tworzyć nowe związki od osób, które nigdy nie miały żadnych tak naprawdę kontaktów z płcią przeciwną, do szczęśliwych partnerów w związkach. To wszystko da się zrobić i to wszystko działo się na moich oczach. Więc jestem pewien, że wiedza, którą Ci przekażę przez te kilka dni, będzie maksymalnie skuteczna, o ile tego chcesz. Ponieważ pierwszym podstawowym elementem tworzenia szczęśliwej relacji z drugą osobą jest, nie przedłużając, motywacja. Dlaczego chcesz to robić? Dlaczego chcesz, aby ktoś był u Twojego boku? Powiesz mi, okej, no bo przecież tak właśnie jesteśmy stworzeni, że ludzie to są istoty stadne, że nie jesteśmy stworzeni do życia w samotności. I nawet ksiądz czy zakonnica, którzy gdzieś tam mają celibat, czy tych związków nie tworzą, zwiążą tak naprawdę się z Bogiem, rozmawiają z Nim, czują Jego obecność. Tak, każdy gdzieś tam jest stworzony, nawet pustelnik z jakimś tam bytem obcuje, wycisza się i tak dalej. Okej, ale to, co Ci powiedziałem na początku, chcesz stworzyć związek, zapraszasz kogoś do swojego świata. Po co? Po to, żeby się pochwalić, czy po to, żeby iść wspólnie przez życie? Bo widzisz, motywacja może być pozytywna lub negatywna. Jeśli jest negatywna, to znaczy, że nie słuchałeś nas przez te wszystkie dalej, jeśli ona jest w Twoim przypadku negatywna, to znaczy, że nie słuchałeś do końca i nie wykonywałeś sumiennie ćwiczeń, które dla Ciebie przygotowywaliśmy. I w takim wypadku warto jest wrócić do kilku dni poprzednich, aby jeszcze raz przemyśleć sobie to, co tam wspólnie robiliśmy. Bo znalezienie partnerki po to, aby się zemścić na wszystkich kobietach, że tak to manipulowały, teraz Ty masz umiejętność, jesteś w stanie tworzyć związek, czy partnera, aby pokazać byłej, że jesteś w stanie kogoś mieć, jest bez sensu. Bo tworzysz sobie kwas, tworzysz sobie złe samopoczucie. Tak naprawdę jedyna właściwa, słuszna motywacja to jest ta pozytywna. Czy jesteś gotowy na związek? Czy jesteś przygotowany do tego, aby dzielić i wziąć odpowiedzialność za drugą osobę, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną? Związek, relacje damsko-męskie to jest odpowiedzialność. Dlatego, powtarzam po raz kolejny, zostawiliśmy to na ostatnie dni, ponieważ chcę, abyś był do tego gotowy. I teraz uwaga, czym jest związek? Związek tak naprawdę można przedstawić jako proste równanie matematyczne. Związek to jest przyjaźń plus seks. Teraz pewnie mi powiesz, no okej, ale ja pochodzę z katolickiej rodziny, moja partnerka również i nie uprawiamy seksu, chcemy uprawiać dopiero po ślubie. Okej. Szanuję Twoje poglądy, ale zrozum, z punktu widzenia biologicznego, z punktu widzenia naukowego, tak naprawdę u mężczyzny uwalniają się hormony, które tworzą poczucie wyższego przywiązania, które tworzą poczucie głębszej relacji w momencie tak naprawdę seksu. Wiem, że to jest trochę paradoks, bo kobieta chce pełnego zaangażowania ze strony mężczyzny, zanim będzie w stanie iść do łóżka, a mężczyzna się w stanie tak naprawdę dopiero w pełni zaangażować w momencie, gdy się z tą kobietą prześpi. Szanuję Twoje poglądy, chcę jednak, abyś zrozumiał w takiej sytuacji, że tak się tworzy związek, bo wtedy masz, nie, mówię o, brzydko w cudzysłowie, ruchaniu. Mówię o seksie, o tej najwyższej formie cielesnego połączenia, gdzie macie przyjemność, możliwość odkrywania się, gdzie macie możliwość prawie, że złączenia się w jedno. To w połączeniu z prawdziwą przyjaźnią, bo chyba nie będzie dla Ciebie żadną tajemnicą, że udany związek to związek, który opiera się o przyjaźń, o wzajemny szacunek. Wiadomo, że nie unikniemy kłótni, o czym opowiem Ci już za niedługo, ale gdzieś ta empatia, gdzieś to wzajemne poszanowanie jest na tyle duże, że jesteście w stanie iść razem przez życie i działać wspólnie. Nie grać do dwóch bramek i patrzeć, kto komu trafi więcej goli, tylko grać jako jedna drużyna i próbować strzelić do jednej bramki. To jest tak naprawdę początek związku. Przyjaźń plus seks. I teraz to nie wszystko. Wiele związków tworzy się w dzisiejszych czasach w oparciu na zupełnej przypadkowości, w oparciu o strefę komfortu. Czyli jest ktoś,
ktoś się mną zainteresował, to ja tą osobę chcę mieć. I potem, jako że nie czujesz tego, że masz możliwość poznania osoby, która spełnia twoje kryteria, która ci pasuje, która jest tym, kogo szukasz, to bardzo często w takich sytuacjach tworzą się nieszczęśliwe związki, czyli gdzieś tam na początku jakaś tam iskra była, nie wiem, impreza, zazwyczaj to jest właśnie poznawane przez znajomych, czy na weselach, czy tego typu różnych imprezach, gdzie jest to zamknięty krąg znajomych i tam z pewnej grupy osób wybieramy sobie tą, która nam pasuje i tak się tworzy 90 jakieś 2, a może 5% wszystkich związków. Potem okazuje się, że gdzieś tam do siebie nie pasujemy, nie wiem, lubimy różne potrawy, nie słuchamy tej samej muzyki, inaczej patrzymy na życie, cokolwiek. Praktycznie nie ma żadnych punktów wspólnych, ale boimy się ze sobą rozstać, no bo czy ja kogoś kiedykolwiek jeszcze znajdę, czy ja będę być w stanie szczęśliwy z inną osobą i te związki trwają. Pomimo tego, że tak naprawdę do siebie nie pasujecie, to te związki trwają. Oczywiście z czasem albo udaje się wam gdzieś tam dogryźć na tyle, że w zasadzie kompromisowej nie do końca szczęśliwi, ale istniejecie, lub też zaczynają się zdrady, podchody, kombinowania i różne niemiłe sytuacje. Dlatego dziś, w pierwszy dzień, chciałbym, abyś się określił. Co to znaczy? Jeśli chcesz stworzyć z kimś związek, to znaczy, że wiesz mniej więcej, czego szukasz. W mniejszym, oczywiście, lub większym stopniu. Nawet jeśli jesteś w związku, chciałbym, abyś to ćwiczenie wykonał. Dlaczego? Dlatego, że pozwoli ci ono spojrzeć na to, czy tak naprawdę jesteś w związku z właściwą osobą. Więc weź teraz sobie kartkę papieru, czy też możesz skorzystać z, jeżeli masz taką...